Dziś podpisujemy jedną z umów w ramach programu Inicjatyw Lokalnych. Umowa dotyczy budowy miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 12. W ramach zadania zostanie wykonanych 10 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych i chodnik wzdłuż budynku szkoły o szerokości 1,5 metra. Wnioskodawcą tego zadania była Rada Rodziców reprezentowana przez pana radnego Marcina Sowulę. Wnioskodawcom serdecznie dziękuję, dlatego że wspólnie wykonamy tę inicjatywę, o którą od lat zabiegała społeczność Szkoły Podstawowej nr 12, a wykonawcą wszystkich prac będzie zakład remontowy pana Adama Węgrzeckiego, z czego również się cieszę, że lokalny wykonawca kolejny przetarg w naszym mieście wygrał. Wartość zadania we wniosku wynosiła 43 213 zł, a po przetargu to zadanie kosztować będzie 29 729 zł. Kosztami w ramach programu Inicjatyw Lokalnych dzielimy się w sposób następujący. 75% pokrywa gmina Starachowice, 25% pokrywa wnioskodawca, w tym wypadku reprezentant pan Marcin Sowula w imieniu rodziców i społeczności Szkoły Podstawowej nr 12. Chciałbym oddać głos może najpierw wnioskodawcy. Ja chciałbym na początku podziękować panu prezydentowi, jak również urzędnikom za sprawne rozpatrzenie i w ogóle to pozytywne rozpatrzenie wniosku. To jest raz. Wykonawcy proszę o rzetelne wykonanie inwestycji, ale myślę, że tu nie będzie problemów. No i również tutaj jeszcze pana prezydenta bardzo bym prosił o to, aby w ramach dokończenia tej całej inwestycji wyremontować bramę, poszerzyć ten wjazd, bo tam jest takie wąskie gardło, które uniemożliwia płynny ruch przy ulicy Kopalnianej, zwłaszcza w godzinach rannych, gdy rodzice dowożą swoje dzieci do szkoły. No i wyrównanie tam tych, że tak powiem, dziur w nawierzchni bitumicznej, ale to też się zwracałem w interpelacjach, więc myślę, że pan prezydent uwzględni te nasze prośby. Także ja dziękuję w imieniu całej społeczności szkoły, w imieniu dyrekcji, w imieniu Rady Rodziców, w imieniu uczniów i nauczycieli za to, że ta inwestycja będzie mogła być zrealizowana i usprawni życie całej szkoły. Dlaczego akurat parking? Bardzo newralgiczne miejsce jest, jeśli chodzi o szkołę 12, ponieważ tam nie ma miejsc parkingowych. Ten przedni plac przed szkołą, on jest zamknięty dla ruchu. W ogóle to też przydałoby się, żeby ten plac przed szkołą również wyremontować, ponieważ tam sanepid już dał decyzję odnośnie wymogu remontu tego placu. No i to też jakby sprawia, że tych miejsc parkingowych brakuje. Także myślę, że to jest takie wyjaśnienie tej kwestii. A jak widać, lista potrzeb przy szkole jest bardzo duża. Lista potrzeb jest duża, więc my tutaj będziemy apelować jako Rada Rodziców. Ja jako radny również do pana prezydenta będę cały czas starał się prosić i apelować o to, aby te inwestycje były jeszcze dokończone i kompleksowo spięte w jedność. A ponieważ widać, że wspólnie udaje się zrobić więcej, więc mam nadzieję, że wszystkie te inwestycje wspólnie uda nam się zrealizować. Szanowni Państwo, myślę, że zrobimy to sprawnie, a to, że bardzo dobrze, to tu może tylko inwestycje mogą potwierdzić, że nie ma żadnych uwag, nie ma poprawek i robimy rzetelnie. I tu już możemy, jakby pan radny chciał pojechać, głęboko wykopane, damy wszystkie warstwy ładnie. Oprócz tego to widać, że przy szkole są tam pewne załamania chodników, panie prezydencie. To już jak mnie tak tu ruszył, tu radny, to ja muszę pomóc tej szkole i te chodniczki tam troszeczkę, te, które przy naszych robotach będą, to poprawimy. No, do zobaczenia tutaj. Panów proszę tam na budowę podjechać. Tam już jest, robimy i już. Ja mam tyle, dziękuję. A jaki będzie harmonogram prac? Harmonogram prac to jest dzisiaj 25. Do 15 sierpnia mi się wydaje, że spokojnie będzie zrobiony, ale to by było za długo na tę sumę, bo pan dyrektor, pan prezydent podał tą sumę brutto, a netto to tylko niestety dla wykonawcy jest 20 tysięcy. Panie prezydencie, dziękuję. Dziękuję. Podpisujemy. Podpisujemy. Ja zamawiający, tu wykonawca.